Sezon na galę najlepszych uczniów trwa. W czwartek we własnej sali gimnastycznej nagrody i wyróżnienia odebrali uczniowie szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Franciszka Zabłockiego. Aby uzyskać oficjalne wyróżnienie, uczniowie musieli uzyskać średnią ocen co najmniej 5,15 oraz bardzo dobre zachowanie. W sumie nagrody otrzymało 11 uczniów. Najwyższą średnią 5,69 uzyskali Albert Habros oraz Agata Kołodziejczyk z klasy 5. Specjalne wyróżnienie przyznano także Zofii Kowalik, która zakończyła semestr zimowy ze średnią 5,53, ale nie opuściła ani jednego dnia szkoły. Oprócz wręczenia pamiątkowych dyplomów i upominków, o oprawę artystyczną zadbali uczniowie i nauczyciele, którzy zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, taneczne oraz muzyczne.